Pierwsze upały już za nami, a co się z tym łączy, pierwsze nieszczęścia związane z nimi także. Kiedy opiekun zostawia dziecko w samochodzie na pełnym słońcu, może dojść do tragedii. Co możemy zrobić, kiedy widzimy taką sytuację? Jeżeli widzimy taką sytuację, że w samochodzie zaparkowanym zostało samo dziecko, a zwłaszcza kiedy to jest upalny dzień, i no, reakcja tak naprawdę zależy w zależności od sytuacji. My zalecamy, aby w takiej sytuacji nie działać samemu, nie podejmować samowolnie decyzji o wybiciu szyby w samochodzie, tylko o tym, aby zawiadomić służby ratunkowe, które przyjdzie na miejsce i ocenie sytuacji w profesjonalny sposób, wydobyły takie dziecko z samochodu. Kiedy widzimy dziecko zostawione w samochodzie w czasie upału, przede wszystkim powinniśmy zareagować. Nie bójmy się nawet wybić szyby, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To może uratować życie dziecku. Nasz organizm najlepiej funkcjonuje w temperaturze, jak doskonale wiemy, 36-37 stopni Celsjusza. Tak? W zamkniętym pomieszczeniu temperatura wzrasta, nasz organizm również w tym momencie nabiera tej temperatury. Do pewnego momentu nasz organizm jest w stanie kompensować tę wysoką temperaturę, pocimy się, oddajemy ciepło w inny sposób. Natomiast w pewnym momencie te mechanizmy, które są w stanie pomóc naszemu organizmowi, niestety się wyczerpują i gdy temperatura wzrasta powyżej 41 stopni Celsjusza, mowa jest o tak zwanej hipertermii, czyli przegrzaniu, możemy to nazwać udarem cieplnym. W tym momencie dochodzi do zaburzeń stanu świadomości, do drgawek, nawet do utraty przytomności w tym momencie. No i oczywiście w następstwie może nawet to doprowadzić do śmierci. W momencie, kiedy czekamy na pomoc służb ratunkowych, także możemy pomóc. Jeśli dziecko byłoby zamknięte w samochodzie, widzimy, że coś się dzieje, oczywiście oprócz wezwania służb, potem policja, jeśli dziecko zaczęłoby tracić przytomność, dziecko leżałoby nieprzytomne, no w tym momencie dopuszczalne jest w myśl polskiego prawa nawet wybicie szyby w samochodzie celem ratowania życia człowieka. Więc no myślę, że w ekstremalnej sytuacji coś takiego możemy zrobić. Jeśli udałoby nam się wydostać to dziecko na zewnątrz, oczywiście podstawowa kontrola stanu przytomności, udrożnienie dróg oddechowych, no i ewentualnie rozpoczęcie jakichś czynności. Jeśli dziecko byłoby rozgrzane, temperatura byłaby wysoka, no nawet przed przybyciem służb ratunkowych jesteśmy w stanie udzielić pomocy przez delikatne schładzanie, czy to zimne okłady, czy to na szyję, w okolice dużych naczyń, czy nawet już powiedzmy na głowę, nawet ewentualne pochlapywanie troszkę zimną wodą celem obniżenia tej temperatury. No ale oczywiście nie obejdzie się bez wezwania służb ratunkowych. W naszym województwie ostatnio nie odnotowano przypadków pozostawienia dzieci w samochodach i tym samym narażenia ich na niebezpieczeństwo. Jednak powinniśmy pamiętać o naszych pociechach, niezależnie od tego, jaka aura panuje za oknem. Pocieszające jest to, że takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i są to sytuacje ekstremalne. Niemniej jednak nie pozostawajmy obojętni i reagujmy na, zwłaszcza kiedy w upalne dni pozostają same dzieci. Tutaj jest, w ogóle dzieci nie powinny pozostawiać same w samochodzie. Są naprawdę różne sytuacje. Bardzo zdarza się, że w samochodach dochodzi do samozapłonu. To też są ekstremalnie rzadkie sytuacje. Niemniej jednak w momencie, kiedy mamy dzieci przy sobie, jesteśmy pewni, że akurat nam się to nie przydarzy i że nasze pociechy nie spotka nieszczęścia. Kiedy widzimy w upał dziecko zamknięte w samochodzie, nie bójmy się wybić szyby. Policja i pogotowie apelują do opiekunów o rozwagę, a do ludzi, którzy są świadkami takich sytuacji, o natychmiastową reakcję.